czwartek w całej Polsce rozpoczęła się matura, która potrwa aż do 24 maja. W tym roku przystąpiło do niej niemal 850 osób z powiatu tczewskiego, w tym ponad 640 z Tczewa. Tradycyjnie na początku maja rozpoczął się egzamin dojrzałości. W tym roku wybraliśmy się z kamerą do drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie. Maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, czyli język polski, matematyka i język obcy. Następnie musi przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale nie może wybrać więcej niż takich egzaminów niż 5. Język na poziomie rozszerzonym cieszy się dużą popularnością, czy też geografia, no biologia już mniej, ale WOS. To są te przedmioty, które cieszą się największą popularnością. Jak wam poszła matura wczoraj, język polski? Oj, różnie. Nie, w miarę dobrze. A jak samopoczucie przed matematyką? Lekki stresik, jest dobrze. Na jakie zadania liczysz? Jakiego typu matematyczne? Nie wiem, na takie, które będę wiedziała. Mi się wydaje, że matura była w miarę łatwa, tak? Było w miarę prosto, tylko trzeba było trochę pomyśleć, bo jednak było to podchwytliwe, tak? Jeśli chodzi o tematy sprawki. A jaki temat wybrałeś wczoraj? Postawiłem na hipotezę, tak? Bo temat był praca, obowiązek czy pasja. A jak samopoczucie przed matematyką? Pełne nadziei. Mam nadzieję, że się uda. Ponoć matury zawsze są prostsze niż próbne. Jeszcze do wczoraj się uczyłeś, czy odstawiłeś książkę? Odświeżałem sobie, tak? Te wszystkie własności, tam różnych trójkątów, żeby sobie powtórzyć po prostu, tak? Odświeżyć wiedzę. A widzę, że wzory matematyczne macie do dyspozycji, tak? Tak, mamy. Z tego, co mi wiadomo, prawie 90% można zdobyć z samych wzorów matematycznych, tak? Jak wczoraj ci poszedł język polski pisemny? Tak, spodziewałem się, że będzie trudniejsze i tak się pozytywnie zaskoczyłem, bo względne było takie nawet. A koleżance, jak poszedł język polski? Myślę, że dobrze, ale pewna nie mogę być niczego, ale nie był trudny. Dziś jest trochę stres przed matematyką, to jednak to trzeba się zastanowić porządnie. A ja z kolei nie mam obaw, lekki może. Umysł ścisły, tak? Nie, ale humanistyczne, ale nie boję się po prostu. Ja się o żadną maturę nie boję. Na jakie zadanie liczycie? Jakiego typu matematyczne? Najlepiej, żeby były nierówności i równania kwadratowe, bo to umiem liczyć. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, mamy język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym o godzinie 14. I analogicznie poziom rozszerzony. Jest język niemiecki, jest WOS, jest geografia, jest chemia, biologia, czyli wszystkie pozostałe przedmioty, do których uczniowie przystępują. W tym roku szkolnym przystępują również do egzaminu maturalnego i z filozofii, i z historii sztuki. Także to nie jest taki egzamin, który co roku jest wybierany przez uczniów, ale w tym roku również mamy takich absolwentów. Egzamin, natomiast jeżeli chodzi o egzamin ustny, rozpoczynamy w naszej szkole od 10 maja, czyli od środy. Egzaminy ustne są tylko z języka, więc z języka polskiego i z języka obcego. Wszystkie pozostałe egzaminy to są egzaminy pisemne. A kiedy możemy spodziewać się wyników? Kiedy maturzyści poznają swoje oceny z matury? Jeżeli chodzi o egzaminy ustne, no to danego dnia. To wiadomo, według harmonogramu. Po egzaminie komisja przedstawia wyniki. Jeżeli natomiast chodzi o egzaminy pisemne, to uczniowie otrzymają dopiero informacje 30 czerwca. W kolejnych dniach jakie przedmioty wybraliście? Wiedzę o społeczeństwie. WOS też i filozofię, angielski, no i polski rozszerzony już pisałam. Biologia i chemia. I wtedy angielski. Ustne. To życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Oj, za dzień matura. Ojejku, co to będzie? Za godzinę.